Dzień dobry, z tej strony kanał Miry i jego ego. Zapraszam na wyczekiwaną relację z klockomani, ponieważ nakręciliśmy sporo materiału na miejscu. Byliśmy wirtualnym partnerem wydarzenia, czyli można było u nas nabyć klocki ze specjalnym kodem rabatowym oraz odwiedziliśmy ten event w drugi dzień festiwalu, czyli w niedzielę. Także obeszliśmy wszystkie stoiska, udało nam się pogadać z paroma osobami, udało nam się zrobić zdjęcia z fajnymi osobami. I prawie udało nam się wrócić, to znaczy jak oglądaliście poprzednie filmiki, to wiecie, że mieliśmy pewne małe problemy z samochodem, ale już powoli wracamy na prostą. Także nie przedłużając, zapraszam na relację, a potem na otwarcie tej specjalnej VIP-owskiej torby, którą dostałem razem z biletem VIP. Dzień dobry kochani, witam Was kanał Miry i jego ego. Jedziemy właśnie z żoną na klockomanie. Jedziemy do Wrocławia na drugi dzień klockomanii. Tym razem nie mamy stoiska, więc będziemy mogli się pobujać po innych stoiskach i im poprzeszkadzać. Także zapraszam Was na tą relację. Siemaneczko, dotarliśmy na klockomanie, w końcu się udało dojechać. Troszkę tu wieje, więc nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale właśnie szukamy wejścia i wbijamy na wydarzenie. Pewnie będziemy musieli stać w kolejce dla zwykłych ludzi. Tu mamy takie normalne bilety i wchodzimy, mamy tutaj wejście i tak to wygląda, tam jest wszystko, tam jest cała impreza. Jestem na wydarzeniu, jestem na klockomanii, korzystam sobie właśnie z takiej chwilki, że jest w miarę cicho, że nic się nie dzieje na scenie, więc mogę sobie coś nagrać, mogę sobie nagrać jakiś materiał, także zapraszam Was na przejście po wszystkich stoiskach. Tutaj mamy kolekcję obrazów Firan Brixa. O, jaki ładny piesio. A tutaj mamy stoisko z customowymi figurkami. Mówię o tym bardzo wyraźnie, dlatego że no, coś tam się w związku z tym wydarzy. Niebawem. W pewnym mieście, jak dobrze pójdzie. Jest też ogromne stoisko Stawiam Klocki. Wynajęli tutaj połowę powierzchni, żeby pokazać swoje podstawki do klocków. Także tutaj mamy podstawki na różne modele, podstawki na figurki, podstawki na samochody, Star Warsy, wszelkie możliwe statki kosmiczne. Są też statki kosmiczne i tutaj mamy taką ładną ciekawostkę, statek ze Spiriusa 94 rocznik. I też mogę zapowiedzieć, że niebawem będzie troszkę więcej podstawek pod stare zestawy. Ciekawe dlaczego, ile oni tutaj wzięli tych stołów. Fajnie to wygląda, fajnie. O, może ja to sobie sprawię. A tutaj przejdźmy sobie dalej, mamy duże figurki, a przede wszystkim mamy bardzo dużą kolekcję klocków Gold Bricks i sporo pociągów. I tutaj mamy szefa całego wydarzenia. Szefa, ja tylko tu sprząta, wiecie, tak to wygląda. Mamy strefę klocków z Poznania. Mamy tutaj klockorożca, który się ogłasza. Tutaj nie wolno dotykać, ale mamy stoisko Moc Kloc. Wreszcie mamy tutaj pozycję autorstwa Pegielego, który sobie stoi tam i ładnie wygląda, ale potem do nas podejdzie. O, tą grę to chyba znam, nawet ją widziałem na jakimś stoisku, tutaj sobie takie kreciki robiły tego typu grę. O, ale tu im działa całe intro, u mnie na płycie nie działają takie rzeczy. I mamy tutaj, co my tutaj mamy? Aha, to jest stoisko Łukasza Góreckiego, bardzo fajnie, bardzo miło. To jest ładne. Tutaj mamy scenę, tak wygląda scena na klockomanii. Aktualnie trwa licytacja, mam nadzieję, że coś słychać z tego, co mówię. Jeśli nie słychać, to pewnie nakręcę sobie dubla. A mamy tutaj kilku znajomych ludzi. Po raz drugi i po raz 450. I tak właśnie wygląda licytacja. I możecie jeszcze 450. Jest stoisko Amitu z książkami, jest stoisko kopalni klocków, do którego nie idzie się dopchać, ale potem się dopchamy i się z nimi przywitamy. Mają całkiem sporo figurek. A gdyby ktoś chciał sobie kupić blacik do klocków, to mamy tutaj stoisko Black & Brick. I tak wygląda cennik tego typu blatów. Przyznam, że całkiem korzystny.
A tak to wygląda z bliska, więc można sobie tutaj wszystko trzymać, a obok sypywać klocki. Także ten mój prototyp, który mam na strychu, no to jest może troszkę mniej funkcjonalny, ale to wygląda naprawdę fajnie, ładnie i solidnie. I można robić sobie zdjęcia z VIP-ami, są tam Lego Mastersi, też pewnie tutaj sobie wejdę. I słuchajcie, chyba mi się udało, chyba mogę sobie wejść tak w miarę bez kolejki i zrobić sobie zdjęcie z Lego Masters. Także uwaga, zaraz mnie to czeka. I tak jak mówiłem, udało mi się dopchać i oni chcą zrobić ze mną zdjęcie. Uśmiechnijcie się. No dobra. Jak się bawicie? Fantastycznie, ale nie, gdzie jest kreci? Wymarzona niedziela. Gdzie kret? Dokładnie, gdzie jest kret? Gdzie jest kret? No. Żona siedzi, siedzi tam, kawę pije. I tu jest krecik, sklep z marzeniami. A tu jest Rafał. Cóż tu za proceder się wydarza? Ja myślę, że tutaj jest kup pan zamek. A tak wyglądają gadżety, które można sobie kupić na tym wydarzeniu. Kubeczki, oraz tutaj kominy, oraz tutaj koszulki. I różni zwycięzcy Lego Masters podpisują te kubeczki i można sobie taki dorwać. No pokaż. O, przepiękny kubeczek. Jedynie dzisiaj. W promocyjnej cenie. Z autografami. Zapraszamy. I wiecie co? I właśnie odwiedzam strefę VIP-ów. Wchodzę tutaj na górę i tam chyba siedzą VIP-y. No to zagadam. Popatrzmy, właśnie sobie budują tutaj z ludźmi. Miłe stoisko. Siedzą, gadają i budują. Tak to można żyć. Tutaj zobaczmy, jakiś bajer z Friendsów. Wow, 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 to się rusza. I wreszcie udało mi się dopchać do stoiska Bricksów. Przez chwilę jest dosłownie moment, żeby się dopchać do tego stoiska. Co my tu mamy? Mamy tu figurki. Tak, klocki na sztuki. Dużo klocków na sztuki, można sobie przebierać. Jestem zawsze pod wrażeniem, ile oni tego tutaj przywożą. I wreszcie tutaj klocki z nadrukami. Jak tutaj się w tym wszystkim przegrzebać? Przecież tutaj trzeba spędzić całkiem sporo czasu. Teraz sobie podejdziemy do stoiska kopalni klocków i zobaczymy, co mają w środku, bo mają troszkę starych zestawów. I to takich, co my nie mamy, więc możemy kierować do kopalni klocków, jeśli będą mieli atrakcyjne ceny. No to zobaczmy, co tutaj mają starego. Mają tutaj Ristorante, które kiedyś będziemy mieli, ale na razie można je dorwać u nich. Bazę Rock Ridersów i jeszcze tu widziałem ten oto piękny mały zestawik z domkiem i konikami. Oraz tutaj unikat, bardzo fajny unikat. Zestaw z czarnym piórkiem. I jeszcze takie starocie tutaj. Tira przewożącego helikopter. Policja. Kamper, który niedawno u nas poszedł. Domek, samolot. Tutaj ekipa budowlana. I wreszcie chyba najstarszy set, który tutaj jest dostępny, czyli stare Space'y. Rafał już leci, już ucieka z klockomanii. Powiedz nam trzy wartościowe słowa o tym wydarzeniu. Trzy wartościowe słowa? Lego, impreza... Jezu, nie mogę wymyślić trzeciego. Ciocia od klocków. Asiu, a ty jak się bawisz na tym wydarzeniu? Asiu, jak zawsze cudownie, jak przy każdej klockowej imprezie i jak zawsze, gdy widzę krecika. I tak wygląda finał Mistrzostw Polski w budowaniu. Jestem właśnie na scenie i zaraz zostaną wybrani zwycięzcy. I oczywiście znów okazja trwała, jeżeli ktoś z was chciałby zabrać do domu swoje dzieło, trzeba je wykupić od organizatorów, ale zgłosić do nas taką chęć, taki pomysł, taką potrzebę. Jaki brick beat! Dlatego z całego świata przyjechały tutaj największe telewizje, najsłynniejsze portale informacyjne, nie tylko Lego Magazyn. Siema kreci! A tutaj na dole mamy drugą część wydarzenia, strefa gamingowa do grania w gry. Tak po prostu. Patrzę, czy nie legowe, ale chyba nie legowe. Są tutaj stoiska. Tak. I to jest stoisko, które mnie dość mocno interesuje, czyli stoisko do czyszczenia klocków. Już tutaj rozmawiałem z szefostwem. Nie stać mnie na taką maszynę do czyszczenia klocków, ale można sobie sprawić tutaj taką usługę mycia klocków wysyłkową. Także tutaj tak to wygląda. Tak wygląda maszyna do mycia klocków. Mamy moment wyjmowania klocków z tej oto maszyny.
Podejdę tutaj z góry, jak to wygląda. I klocki wyjmujemy. I są czyste. Tak oto prezentują się klocki do kupienia. Klocki do kupienia, nowe zestawy Lego. A zobaczę, może tutaj znajdę sobie coś fajnego. To mi się podoba. To widziałem w katalogu i stwierdziłem, że to fajnie wygląda. Czy mnie na to stać? Tak, technicznie mnie na to stać, więc chyba muszę sobie kiedyś sprawić ten zestaw. Nigdy w życiu nie budowałem z Friendsów, ale fajnie wygląda kolorystycznie. O, i tutaj tak wyglądają zestawy. Tutaj chyba są takie dla bardziej dorosłych ludzi. Coś, co ewentualnie mogłoby mnie interesować, to pewnie jakieś górne półki. A za mną są duże zestawy, które tutaj można nabyć zaraz przy wyjściu z wydarzenia. Także jeśli dziecko komuś głowę suszy, to może tutaj sobie sprawić coś większego, coś mniejszego. Może figurkę jakąś pamiątkową na pożegnanie. I tak wyglądała klockomania, tak wyglądał ten event. I niniejszym możemy się udać tutaj już poza stadion. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Miry i jego ego, pozdrawiam. I tak to właśnie było. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że za kilkanaście minut rozbijemy sobie samochód i będziemy wracać na lawecie. No ale cóż, no tak bywa, event był spoko, powrót z eventu, no się po prostu wydarzyło, nie ma w tym żadnej winy organizatorów. I wreszcie mogę zrobić unboxing tej paczki VIP-owskiej, którą dostałem. Kupiłem sobie bilet po prostu normalnie na e-bilet.pl. Wyglądał on tak, tutaj uwaga do Allegro, moglibyście troszkę ładniej drukować te bilety, skoro już pobieracie taką opłatę serwisową. Natomiast, jak się okazało, gadżety dostałem dopiero na wejściu na wydarzenie. I tutaj dostałem już fajny bilet, ładny od organizatorów. Także organizatorzy się postarali, system do sprzedaży biletów e-bilet.pl do poprawy. Co było w tej pięknej torbie, bo to jest torba na klocki. W tej pięknej torbie razem z biletem VIP można było dostać podkładkę pod myszkę, się przyda, bidonik z logiem Bricks for Kids. I co tu jeszcze było? Aha, jeszcze komin. Jeszcze komin, który mogę sobie założyć na głowę. Nie ośmielę się tego robić tutaj, bo bym sobie zrzucił pewnie mikrofon, ale to się gdzieś na szyję, na głowę zakłada, żeby było ciepło. Tak się dowiedziałem, że tak działają kominy. Nie wiedziałem, nie używałem nigdy takich rzeczy. I wreszcie był wstęp do strefy VIP-owskiej, tam posiedzenia sobie z influencerami i zobaczenia kilku innych dodatkowych rzeczy, które były widoczne na filmie. Tutaj tak tylko powiem i można było sobie zrobić zdjęcie. Także podeszli do mnie i zrobili sobie ze mną zdjęcie, także bardzo mi miło. Mam takie pamiątkowe zdjęcie. No i tak wyglądał cały pakiecik. Tak to było. Kupiłem sobie bilet VIP i taki oto dostałem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do subskrybowania kanału. Będzie więcej materiału z tego typu wydarzeń. Wreszcie będą materiały z wydarzeń, w których będziemy tak jeszcze bardziej aktywnie uczestniczyć. Mam też w planach kilka tripów po różnych sklepach okolicznych z klockami, także też tam się coś nakręci. No i jak będziecie to oglądać, to będę to nakręcał chętniej. Dziękuję bardzo.